Kochani, chcę was poinformować o najtrudniejszym przedsięwzięciu w życiu człowieka. Najtrudniejsze dla każdego człowieka przedsięwzięcie to jest zmiana. Jeżeli postanawiasz coś zmienić w swoim życiu, to jest to bardzo trudne. To znaczy, istnieje taka możliwość. Istnieje taka możliwość, ale to jest tak trudne, że mało komu to się udaje. Zaplanować zmianę, zmienić się i utrzymać to. Jest to bardzo trudne, ale istnieje nie tylko taka możliwość, ale istnieje taka metoda ułatwiająca zmianę. I to się nazywa RDZ i ja to od wielu lat pokazuję i są nawet tacy, którzy to zastosowali i się zmienili. Czemu o tym mówię? Ponieważ zmiana następuje tak czy inaczej. I ty możesz sam się zmienić tak jak chcesz, ale jeżeli tego sam nie zrobisz, to i tak zdarzy się w twoim życiu coś, co ciebie zmieni, ale wtedy nie w ten sposób, w jaki zaplanowałeś i na pewno nie w ten sposób, w jaki byś chciał. I dlatego cię informuję. Zmiana nastąpi tak czy inaczej. Tu starożytni Grecy wymyślili, że jedyne co jest stałe, to zmiana. Wszystko płynie i wszystko się zmienia. I człowiek ma tę niezwykłą możliwość sam zaplanować, jak może zmienić siebie i swoje życie. Ale jeżeli tego nie planuje, to życie się samo zmienia, niezależnie od niego. I dlatego zapraszam cię serdecznie, żebyś się przynajmniej dowiedział, jak możesz zaplanować zmianę i co możesz zrobić, żeby ją dokonać. A możesz również poczekać spokojnie. Ta zmiana i tak sama przyjdzie, ale wtedy okaże się, że bardzo jej nie chciałeś. I tu właśnie mam taki przykład człowieka, który dzisiaj do mnie przyszedł, bo zmiana go sama dopadła. Ponieważ po wielu latach małżeństwa żona zmieniła zdanie. On miał szansę sam się zmienić. Przez wiele lat miał szansę. A potem ona dokonała zmiany. Zamieniła tego faceta na innego.